Jezus, Maryja i Józef. Rodzina napełniona Duchem Świętym. Plac papieża Jana Pawła II. Pielgrzymowanie do Bazyliki Archikatedralnej i jednocześnie Sanktuarium Świętej Rodziny w Częstochowie zaczynamy od placu przed kościołem. Dziś to miejsce nazywa się Placem Papieża Jana Pawła II na pamiątkę obecności papieża Polaka w katedrze częstochowskiej. To tutaj, na placu przed katedrą, w 1979 roku Ojciec Święty spotkał się z ludźmi chorymi. W samej świątyni znajduje się też pomnik świętego Jana Pawła II, upamiętniający pierwszą wizytę papieską. Przybywając po raz drugi do Bazyliki Katedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie, papież Polak wyznał, że katedra częstochowska jest mu dobrze znana, jest mu bardzo droga i wielokrotnie była przez niego odwiedzana. Powiedział także, że do serca Polski katolickiej, do Jasnej Góry, idzie się przez serce kościoła częstochowskiego, którym jest Bazylika Katedralna Świętej Rodziny. Dlatego w katedrze częstochowskiej zatrzymuje się wiele pielgrzymek, by stąd wyruszyć na Jasną Górę. Wspomnijmy te największe, które w ostatnich latach zadziwiły mieszkańców Częstochowy, pielgrzymów z Polski i gości z zagranicy. Była to kilkutysięczna ogólnopolska pielgrzymka kleryków, a innym razem ogólnopolska pielgrzymka kapłanów. Co roku również z Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny na Jasną Górę wyrusza pielgrzymka akademicka, akcji katolickiej i wielu, wielu innych grup zawodowych.